Głównym celem przyświecającym organizacji zawodów jest popularyzacja jazdy konnej na terenie całego kraju. Jeździectwo to sport z wielowiekową tradycją, który uprawiać może właściwie każdy. To jeździectwo jest wszędzie popularne i wszyscy jeżdżą, i młodzi, i starzy, i ci bardzo starzy, i każdy lubi się pobujać w siodle, bo najpiękniejszy widok na świecie jest na końskim grzbiecie. Zawodnicy poddawani są skrupulatnej ocenie. Sędziowie zwracają uwagę na to, w jakim czasie jest pokonany parkur, czy jak przebiega współpraca jeźdźca z koniem. Za nieprawidłowy przejazd, zrzutkę czy przekroczenie limitu czasowego naliczane są punkty karne. Wystarczy przekroczyć o 0,01 sekundy. Czas mamy mierzony elektronicznie i już się pokazuje jeden punkt karny i koniec. Dla licznie zgromadzonej publiczności organizatorzy przygotowali także atrakcje dodatkowe. Była loteria fantowa, konkursy z nagrodami, a także pokaz psiego agility. Chętni mogli kupić sprzęt jeździecki w pobliskim stoisku. Zawodnicy byli bardzo dobrze przygotowani do swoich przejazdów. Różnice między poszczególnymi wynikami przejazdów były minimalne. Poziom jeźdźców jest coraz wyższy i jest coraz ciężej, tak powiem, przebić się na sam szczyt, ale ogólnie bardzo przyjemnie się rywalizuje. Toruńska impreza to największe zawody tego typu w naszym kraju. W miniony weekend w Toruniu rywalizowało ponad 200 koni. Liczny udział zawodników potwierdził rosnącą popularność tego wyjątkowego sportu.